Moi kochani, witam was serdecznie na moim kanale Nadaję prosto ze Śląska. A dzisiaj będzie inaczej. Bo dzisiaj nagrywam na ogródku. No przecież ja nie będę miksował, ja nie będę piek, bo za chwilę będę mnie piec w mojej nowej kuchni, słuchajcie. No nie, to się nie do. Oczywiście, to jest oczywiście żart. Jerzyk na ogródku i chcę wam pokazać coś, co, jakby to powiedzieć, jest smaczne. Nie jest męczące na te upały, bo dziś jest zaś okropnie. A do tego muszę powiedzieć jedno. To, co nam zostało z obiadu, godą w tym momencie o kartoflach, nie wyciepujemy je. Zrobimy dzisiaj coś specjalnego. To się nazywa, można powiedzieć, letnie placki na gipko. To znaczy się letnie placki na szybko. Z kartofli kery łostały. Słuchajcie, co do tego potrzeba? Łostały mi... Tu nie ma żadnych proporcji, ale normalnie tak z 5 kartofli, powiedzmy, możecie uważać i to na dzień dobry wystarczy. Wiecie, mieli więcej, nic się po prostu nie stanie. W każdym razie najważniejsze jest to, że te kartofle nie zostały wywalone na hasiok i no zaraz coś z nimi specjalnego zrobimy. Więc potrzebne są kartofle. Potrzebny nam jest biały sir. Mamy tutaj mąkę. Co nam jest potrzebne? Soda oczyszczona. Proszek do pieczenia. A tu mamy, bo jest bez bryli, tu jest cukier waniliowy. I to potrzebujemy. Do tego będzie nam potrzebne trochę soli. Więc kochani, przystępujemy do roboty. To jest takie bzzz, wiecie? Otwieramy to i wciepujemy te kartofle rań. Jak to szybko poszło, patrzcie. Wciepujemy te kartofle rań, a teraz się bierzemy za syr. Wiecie, tak go trzeba nie chcę rękami tego robić, bo potem zaś by się musiał iść umyć, a tak my to powciepujemy tutaj do środka i będzie fajnie. A tak w ogóle dziękuję wam serdecznie za ostatni film, za te przemiłe, że tak powiem, komentarze. I no, o jednym żeście zapomnieli, ale ja też przyznaję, to wszystko przez te temperatury. Powiem wam, piszcie, skąd żeście są. I teraz o jednej rzeczy, żebym zapomniał. Do tego potrzebujemy 4 jajca. 4 albo 3. Według uznania. Nie będziemy robić co do gramu i tak dalej. Te jajka najlepiej rozbijemy się tutaj, bo bezpośrednio do tego jeszcze wam jakoś szala albo skorupka, jak to woli, się przyczepi. No i potem będziemy to ze środka wyciągać, a to będzie już problem. Dobra, możemy to razem z tą widełką nawet rozdziabać troszeczkę, chociaż nie musimy, ale niech się są. Te jajka wlewamy rani. Mamy kartofle, mamy jajka, mamy syr. Teraz do tego bierzemy proszek do pieczenia. I no słuchajcie, nie przesadźcie z tym proszkiem. Patrzcie, ja mam kurza. Tyle starczy. Myk, mamy już proszek. Tyle samo do my tej sody oczyszczonej. Widzicie? No. Pyk. Mamy soda oczyszczoną i teraz wsypujemy ta wanilia. Jedna. Wiecie, jaki to jest aromat? Jak to wonią. Dobrze. Woniać będzie i smacznie będzie. Teraz domy trochę soli, ale troszeczkę ino. Tak, wiecie, patrzcie, tak.
Tak, ja tutaj troszeczkę, jo. Leci. 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 I właściwie można powiedzieć, mamy wszystko. Prąd mamy, a teraz to wszystko musimy wymiksować. Ale uważajcie, bo to jest odrzutowiec. Jademy. Jak widzicie, mamy to już wszystko zmiksowane, wymiksowane. I jeszcze jedna uwaga. Jeszcze jedna uwaga. Jak zostaną kartofle z obiadu ugotowane, to pamiętajcie, one już na pewno są u was posolone roz. Więc nie przesadzajcie z tą solą, dlatego że to ma być słodkie, a nie słone. To mamy wszystko wymiksowane, teraz dołożymy 4 łyżki mąki. Roz, 2, 3, mamy 4 łyżki. Mamy 4 łyżki, zamykamy interes. I to mamy. A teraz, czekajcie, muszę wejrzeć, czy coś nie uciekło jeszcze tutaj na talerzu. W porządku. Więc teraz kolejny etap, no i praktycznie ostatni, to jest smażenie tego, co my zakwyrlali, co my rozwalili z tego miksera. No i tak, mamy załączone wszystko. Sam jak widzicie, troszeczkę oleju, nie? Trochę oleju, tak go trochę rozprowadzić. Nie mam tego pędzla, wiecie, bo jest na ogródku, a w domu mam taki pędzel, wiecie, o co chodzi? No i domy się tej patelni, albo temu tyglikowi trochę nagrzoć i przystępujemy do działania. No i kochani, wciepujemy teraz to tutaj na ten tyglik, albo na ta patelnia. Tak troszeczkę, i no wiecie, o. Mamy jeden. Mamy drugi. Mamy trzeci. Troszeczkę nadzielimy moje szkodki. No i teraz, kiedy on pod spodem jest normalny? Patrzcie, robią się mu pęcherzyki. Widzicie te pęcherzyki tutaj? To jest dobry znak. Ale co zrobicie wtedy, kiedy obrócicie to na drugą stronę? Co z pęcherzykami? Ich nie będzie widać, bo ta strona będzie, upieczona. Więc jak przewrócicie to i zobaczycie, że to rośnie, to to już jest dobre. Wiecie jak to wonią? To trochę oblejemy tym tłuszczem. I jeszcze o jednej rzeczy, żech zapomniał. Na wolnym ogniu, bo pamiętajcie, że tu mamy cukier waniliowy, nie? Żeby on się nie przypolił. Tu już możemy obracać, za chwilę będziemy obracać, ale to jeszcze chwila. Co idzie, trochę roboty, no jest trochę roboty przy tym, no bo jak jest takie ciepło, jeszcze to tu grzeje wszystko, ale słuchajcie, lepiej zrobić to, zjeść ze smakiem, niż napchać się jedzeniem i koniec. Dobra. Przeciepuję. Widzicie te pęcherzyki? Widzicie to, nie? Przeciepujecie to. Myk. Myk. No i teraz czekamy, aż to zobaczycie sami, że to się będzie robić takie ruby. Jak to będzie ruby, to już będzie dobre. Moi kochani, jak widzicie, teraz jeszcze no, takie małe sitko. Cukier puder. Trochę wsypujemy na to, żeby to nie buchło. Dobrze. Jeszcze trochę wsypujemy. A jak nie, to pomiażdżymy. Czekajcie, no bez nas już łyżka. O, niech się to tak, o. Mamy to. Posypiemy. I będzie super. Dobrze, kochani, nie wyda tutaj ciaczku, bo za chwilę i tak to zjem.
I tak to, kochani, wygląda. Cukier, puder. Okej. Ale wy na to możecie dać owoce. Truskawki chyba już nie ma, nie? Ale te czarne kulki, jak one się nazywają. Albo jagodami na przykład, albo borówką, albo maliną. Możecie się to jakimś dżemem poszmarować. I słuchajcie, uwierzcie mi, taki talerz nie jesteście w stanie sami zjeść. Dziękuję wam za te nasze dzisiejsze, jakże rodzinne, piękne spotkanie w tym upale, ale jak widzicie, daliśmy rady. Dziękuję serdecznie za już prawie 13 tysięcy subskrypcji. Chyba jeszcze 70 ludzi brakuje i będzie te 13 tysięcy. To jest niesamowite. To jest niesamowite osiągnięcie. Patrzę na to wszystko. Z chęcią wracacie do tych filmów, co Rzek nakręcił wcześniej. Teraz was zaskocza. W tym filmie pozdrawiam wszystkich hodowców gołębi pocztowych. Powiem wam, za niedługo rozpoczyna się modeloty, więc może zrobimy jakiś filmik z lotów albo jakoś ciekawostka przekażemy. Gorąco was pozdrawiam. Ale nade wszystko pozdrawiam wszystkich tych, którzy wybierają się już na nasza jesienno-zimowo-wiosenno trasa koncertowo Szlagerowy Zawrót Głowy, dwa pokolenia. Weźcie to, obserwujcie, cały plan jest wypisany, wszystko jest na kup bilecik, bilety już się sprzedają, co nas bardzo, bardzo cieszy. Kłaniam się wam nisko, jak to wonio, Mirek Szołtysek, do miłego zobaczenia.